Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym odcinku Paśnika, czyli w krótkich inspiracjach biblijnych. Dzisiaj, inspiracja a propos jednego faktu. Kanie, ostatnio natknąłem się na takie zdanie. U świętego Jana, to jest w pierwszym rozdziale, gdzie jest rozmowa Filipa z Natanaelem i pojawia tam się zdanie, dobrze znane myślę wam wszystkim, gdzie jeden z nich mówi, czy może być coś dobrego z Nazaretu? Czy coś dobrego z Nazaretu może wyjść? Bo dowiadują się, że Jezus, o którym mówią, że jest podobno zapowiadanym Mesjaszem, właśnie jest z Nazaretu. Kani, kiedy to zdanie sobie przeczytałem i trochę się tym zdaniem modliłem, przypomniała mi się cała narracja błogosławionego Karola de Foucault, który nie wiem czy wiecie, to jest jeden z moich ulubionych świętych, który całą swoją duchowość budował jakby na duchowości Nazaretu. Kani Nazaret to jest taki okres w życiu Pana Jezusa, który jest absolutnie enigmatyczny. Nie zostało z tego czasu zapisane ani jedno słowo, ani jedno wydarzenie. Mamy oczywiście opis Pana Jezusa w świątyni, no właśnie, ale to się dzieje w Jerozolimie w świątyni, a nie w Nazarecie. Natomiast jego życie w Nazarecie przez no, 30 lat jest owiana całkowitą tajemnicą. Są oczywiście różne apokryfy, są różne takie tradycje pozabiblijne, ale one są często tak wręcz fantasmagoryczne, że są, mam takie wrażenie, po prostu próbą jakiegoś tam, no nie wiem, uchwycenia czegoś, co zostało po prostu przed nami zamknięte. Przez 30 lat. Nic się nie działo w życiu Pana Jezusa. I kochani, pomyślcie w ogóle o takich bardzo konkretnych faktach, które się wiążą z Nazaretem, żeby zrozumieć te tajemnice. Kochani, Nazaret dzisiaj to jest oczywiście wielkie centrum pielgrzymkowe, tak? To jest w ogóle jedno z najpiękniejszych mie miejsc w Jerozolimie. Bazylika Zwiastowania, w ogóle całe miasteczko jest bardzo piękne, w ogóle duże. Mnóstwo ludzi tam i żyje, i się, że tak powiem, przewija jako turyści, jako pielgrzymi itd. Ale kochani, w czasach Pana Jezusa Nazaret to była naprawdę Dziura nad dziurami. Kani, to jest miejscowość, która w czasach Jezusa liczyła prawdopodobnie kilkadziesiąt rodzin. Czyli, to jest miejscowość porównywalna dzisiaj do takich kochani, najmniejszych wiosek, nie? Nawet nie to, że tam było tysiąc ludzi, tylko kilkadziesiąt rodzin, czyli pewnie kilkaset osób, ale pewnie nie więcej niż, nie wiem, 100, 200. No, absolutna malizna. Mało tego, to nawet trudno nazwać, że to było miasteczko, nawet trudno nazwać, że to była wieś. Yy, archeologia tamtego czasu pokazuje, że domy, które wtedy ludzie tam mieli w Nazarecie, to były takie poprzyklejane do grot, czyli do dziur w skale, takie po prostu jakby przebudówki. Czyli nawet nie było, że tak powiem, normalnie funkcjonujące, funkcjonującego miasteczka z jakimiś tam nawet, nie wiem, minimalnymi drogami czy traktami, czy nawet ścieżkami i tak dalej, tylko po prostu kawałek ściany, gdzie były dziury w ściany jako... Wiecie, że ludzie te Często, szczególnie pasterze, mieszkali w takich jaskiniach. Do tego zostały podoklejane, że tak powiem, przybudówki, no i to służyło im za domy, nie? Kani pomyślcie. Pan Jezus się wychował i żył przez 30 lat w jakiejś największej wiosce, najmniejszej wiosce, jaka była możliwa. Zobaczcie, tam nie było żadnego życia, ani kulturalnego specjalnie, ani religijnego specjalnie. Nie mieli tam żadnej, nie wiem, synagogi, nie mieli tam żadnego ośrodka religijnego. Jezus przez kilkadziesiąt lat pracował w warsztacie u swojego ojca, znaczy razem ze swoim ojcem, ale trudno powiedzieć, że mieli warsztat, nie? Wiecie, że Jezus był... w sensie Józef był cieślą. My to zazwyczaj kojarzymy ze stolarzem, tak? Ale to, 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 nie, to, to, to trochę nie o to chodzi. Józef był bardziej budowniczym domów, czyli że jak powiem, jeżeli ludzie w okolicy robili przybudówki, to Józef im pomagał te przybudówki budować, ewentualnie pewnie chodził po sąsiednich jakichś miejscowościach, może trochę większych i tam czasami był, był pewnie z Jezusem. Gdzie też pomagał przy budowaniu domów. Nie? Jezus spędził na takiej pracy 30 lat swojego życia. No wiadomo, że nie od dziecka, no, ale kiedy już był młodzieńcem, no to pewnie pomagał swojemu, swojemu ojcu. Zobaczcie, to potem widać bardzo ładnie w przypowieściach Pana Jezusa, nie? że wszystkie jego przypowieści dotyczą takich najprostszych spraw życiowych, tak? Gdzie, no właśnie, jak Jezus mówi o belkach i o drzazgach, no to właśnie mówi pewnie o tym. Gdzie mówi o kobiecie zaczynającej ciasto, czyli widział mamę bądź sąsiadkę, która wyrabiała ciasto. Mówi o ludziach, którzy siali zboże, czyli o sąsiedzie, no bo Józef nie był rolnikiem, więc o sąsiedzie, który siał zboże i tam różnie mu tam wyrosło. Zobaczcie, że te wszystkie są takie najprostsze, nie? To, co mnie też bardzo fascynuje, to jest właśnie myśl, która jest u Karola de Foucault że zauważcie, Jezus nie wychował się przy żadnym mistrzu, tak? Zobaczcie, bardzo wiele postaci, nie? Takich, które uznajemy za jakieś ważne postaci, jakichś przełomowych, nie wiem, naukowców, jakichś, nie wiem, pisarzy, jakichś ludzi, przewodników, którzy poprowadzili ludzi do jakichś niezwykłych rzeczy, często się wychowali jakby... Jest taki, wręcz taki trochę mit, tak? Że przy nauczycielu, który im pozwolił rozwinąć jakieś niezwykłe rzeczy. Mamy też oczywiście samorodki, to jest jasne, ale jakby Jezus... Jest totalnie wszystkiego pozbawiony. Kochani, to jest bardzo fascynująca myśl, no nie? Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Kochani, to nie chodziło o to, że tam w Nazarecie to byli, były same szumowiny i był, nie wiem, grzech na grzechu i w ogóle zbrodnia na zbrodni. Nie, to było po prostu najzwyczajniejsze, najszarsze, najnic nieznaczące miejsca na świecie, nie? Kochani, dlaczego to ważne? No bo przecież tak wygląda życie absolutnej większości z nas. Nie oszukujmy się, moi drodzy. Prawdopodobnie większość z was, jak patrzy na swoje życie, nie? To może nawet nie chodzi o to, że żyjecie konkretnie w jakiejś najmniejszej wiosce, ale wasze życie bardzo często ma taki charakter, tak? Dom, praca, takie bardzo proste rzeczy. Kochani, niewielu z nas pracuje w jakichś niewiarygodnych, przełomowych osiągnięciach. Ja, Boże, nie mówię, że to coś złego, nie? Ale większość z nas wykonuje po prostu pracę, Taką albo inną, w sklepach, na parkingach, w detalu, w jakichś firmach, w księgowościach itd. itd. Nie? To nie są, kochani, rzeczy, które radykalnie powodują wielką zmianę w tym świecie. Mam nadzieję, że, broń Boże, nie słyszycie tego jak jakkolwiek obraźliwie, ale mam nadzieję, że rozumiecie, co, o co mi chodzi. Nie? Niewielu między nami jest takich, którzy radykalnie by, no właśnie, żyli w jakichś takich niesamowitych warunkach, byli przy niewiarygodnych nauczycielach. Którzy byliby, że tak powiem, kształtowani na najważniejsze postaci tego świata. Uwaga! Najważniejsza postać tego świata, najważniejsza osoba tego świata, wzięła się z 30-letniego zupełnie nic nieznaczącego życia. Cała jego nauka wypłynęła właśnie stamtąd. Jego przypowieści, jego rozróżnianie dobra i zła tak był wychowywany wzięły się stamtąd. Kochani, ja wiem, że oczywiście to był Jezus, w sensie to była druga osoba trójcy święty. Ale wiecie, że teologia nas uczy, że Jezus no, był taki jak każdy człowiek, czyli się wychowywał, uczył i tak dalej. Nie? Jasne, że był inny niż my, no to oczywiste. Ale kochani, to nie tak, że to był po prostu chodzący sam Bóg. Nie, on był w pełni człowiekiem, w pełni. Uczył się od taty, uczył się od mamy, uczył się od sąsiadów, przyglądał się życiu. No właśnie, zobaczcie, z tego takiego nic. Z tych 30 lat absolutnie nic nieznaczącego życia wzięła się najważniejsza osoba świata. Skąd mu się to wzięło? No z jednego: z jego niewiarygodnej relacji z ojcem, tak? On jako Jezus, jako człowiek, miał niesamowitą relację ze swoim ojcem. Ciągle go słuchał, przyjmował to, co się dzieje w jego życiu jako wolę Ojca, że właśnie tak Go chce prowadzić. Kochani, radykalizm wcielenia nie polega tylko na tym, że Bóg stał się człowiekiem, ale On też przyjął radykalną opcję człowieczeństwa, czyli taką opcję nic nieznaczącą. I, kochani, jeżeli to nic nieznaczące przeżywa się w prawdziwej bliskości z Bogiem, kiedy się tego nie przeżywa jako, nie wiem, porażki, jako, no właśnie, jakiegoś, nie wiem, no nieudanego życia, tylko jest się w bliskości z Bogiem, szuka się z nim relacji, yy, całe swoje życie się kształtuje względem Niego. Nawet w takich najprostszych rzeczach, jak sąsiedzi, robota, moja wioska, to z tego się biorą potem wielkie osoby. Kochani, wielkość nie polega na tym, czy ktoś miał radykalny wpływ. Na ten świat czy nie? Ja broń Boże, nie chcę powiedzieć, że to jest coś złego. Oczywiście, że nie. co ludzie są potrzebni. Pan Bóg takich ludzi też powołuje, to jest jasne. Ale sam zauważcie, do tego doszedł drogą zupełnie nic nieznaczącą drogą całkowicie zwyczajną. Koni, każdy z nas to ma. Niektórzy pewnie macie w Bogu takie przekonanie, że całe Wasze życie to jest po prostu jedno wielkie nic nieznaczenie. I koni z samego tego faktu jeszcze nic nie wypływa, ale z faktu, że się przeżywa to z Bogiem. Że się to Bogu poddaje, że się, że tak powiem, Pana Boga do tego życia zaprasza, to to zrobi z tego coś niezwykłego. Możemy tego nie zobaczyć, nawet może w tym życiu do końca. Pewnie zobaczymy to dopiero kiedyś. Ale poddawanie każdej chwili, każdej sekundy, każdego dnia, każdej czynności, każdej pracy, każdej relacji, każdemu bycia, każdego bycia z ludźmi, jakby Panu Bogu, sprawia, że z 30 lat nic nie znaczenia robi się potem najważniejsze wydarzenie świata. Koń, to jest dużo do przemyślenia, ale tak wam rzucą tą myśl, bo na tym polega paśnik. Bardzo mnie dzisiaj zafascynował ten Nazaret, z którego nic dobrego nie mogło wyjść. I nie chodzi, mówię, o to, że tam było samo zło, tylko to było takie po prostu nijakie. I sobie myśleli ten Filip z Natanaelem, z czegoś takiego? Bez niczego wyjątkowego, bez nauczycieli, bez wielkiej historii? Z czegoś takiego się ma wziąć? Zbawienie tego świata? Wzięło się. Wzięło się właśnie z Nazaretu. Niesamowite. Koń, pochodźcie ze słowem Nazaret i zobaczcie, co to znaczy Nazaret w waszym życiu. I poddajcie ten Nazaret Panu Bogu. Z tego się biorą wielkie rzeczy. Moi drodzy, na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że Was to, was to do czegoś, do jakiejś modlitwy, do jakiegoś myślenia yy, zainspiruje. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. I do zobaczenia. Już niedługo z Bogiem. Papa! Pa.